Ta historia zaczęła się od tego, że gdy już wstałem, nie wiadomo z jakiego powodu, bo dopiero zachodziło słońce, to poszłam do kuchni poszukać jakiegoś jedzenia. Niestety nie znalazłem żadnego jedzenia oprócz 3 bułek. Zirytowany poszłem do sklepu. Gdy otworzyłem drzwi, to wiedziałem, że to będzie zły pomysł. Gdy już powoli wychodziłem z klatki schodowej, żadnych ludzi nie widziałem. Jedyne co widziałem, to światło z okien. Otworzyłem drzwi, które nawet nie wydały dźwięku żadnego. Padał deszcz, a ja nawet nie wziąłem kurtki, bo byłem pewny, że w takiej nocy nie będzie nic padało. Na szczęście obok siebie miałem sklep, więc do niego. Gdy już powoli miałem otwierać drzwi, ze sobą jakieś dziwne dźwięki usłyszałem. Obróciłem się za siebie, ale nikogo nie było. Żadnego nadjeżdżającego auta, człowieka, ani, no może jakieś zwierzęta były, ale to był dźwięk raczej człowieka. Gdy już otworzyłem drzwi od sklepu, to był inny kompletnie pan. Na początku pomyślałem, że zmienili pracownika. Odezwałem się do niego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pan kilogram jajek? Pan się nie odezwał, tylko dziwnie spojrzał się na mnie. Uznałem, że jest po alkoholu czy po czymś. Ale dobra, to temat na inny film. Proszę pana. Poczekaj chwileczkę. Znowu jakieś dziwne dźwięki usłyszałem. Tym razem byłem w sklepie, więc uznałem, że to ten pan może coś mówił, ale. Czy widziałeś nowe wiadomości? Odezwał się do mnie. Nie, żadnych wiadomości nie widziałem. Aha, dobrze. Był podejrzany, ale wiedziałem, że jak dalej będę w tym sklepie, to po prostu coś się złego stanie. Więc najbardziej to wybiegłem ze sklepu i uciekłem. Twoje jajka. Spanikowany, wyszłem ze sklepu. Do tamtego czasu nie mogłem sobie pomyśleć o tym panie, kto to był. Nagle, gdy byłem na samym środku drogi, to się obróciłem, bo coś zauważyłem kątem oka. To była jakaś dziwna pani, jakaś z białymi oczami, trochę creepy wyglądała. Odezwałem się do niej. Proszę pani! Ale ona się nie odzywała. Od tamtego czasu się tak wystraszyłem, że tak samo uciekłem ze samych i nie wiedziałem co zrobić. Po prostu otworzyłem drzwi i uciekłem do swojego domu ze schodów. Gdy już byłem blisko, to uznałem, że co to był za człowiek. Uznałem, że zobaczyłem, że zgubiłem. Zapomniałem kupić jajka, ale miałem tego dosyć. Nie chciałem. Spojrzałem się przez okno i nikogo nie było. Na szczęście nikogo nie było. Widocznie już ta postać uciekła. Chciałem spojrzeć na drzwi tamtego okna. Chciałem zobaczyć na tę drogę, gdzie ta postać ostatnio była, ale nie było tej postaci. Położyłem się spać i uznałem, że to koniec tej historii. Niestety, tak nie było. Była już 3 w nocy, ja spałem. Normalnie już zapomniałem o całej sytuacji. Gdy nagle ktoś zapukał do drzwi, obudziłem się i na początku myślałem, że to jakiś żart, że to jakaś osoba mnie strollowała. Gdy powoli szłem do drzwi, to poczułem zimny wiatr, a w domu było strasznie ciepło. Gdy otworzyłem swoje drzwi, to nikogo nie było. Więc rozejrzałem się po klatce. Również nikogo nie było. Uznałem, że ktoś naprawdę sobie zrobił ze mnie żarty, więc zamknąłem drzwi i poszłem do swojego łóżka. Gdy już dalej szłem spać, to znowu ktoś zapukał. Już miałem tego dosyć. I mówię, no nie, już mam tego dosyć. Poszłem i już myślałem, że nikogo nie będzie, gdy nagle zobaczyłem jakąś straszną postać. Od razu zobaczyłem, że to ta sama postać, która była na środku ulicy. Powiedziałem do niej, proszę pani, kim pani jest? Weszła do mojego domu strasznie wyglądając. Powoli obróciła głową i powiedziałem, zadzwonię na policję, jeżeli pani nie wyjdzie. Ale ona dalej się patrzała. Policji już nie ma. I się odezwała. Ja spanikowany uciekłem z domu. I ostatni raz, kiedy ją zobaczyłem, to wychyloną się do mnie głową.
uciekłem do jakiegoś innego typa. Nikogo nie było. Uznałem, że jej tam nie będzie, że po prostu sobie pójdzie. Na szczęście już nie wróciła. I nie wiadomo czemu, ale zasnąłem w domu jakiegoś typa. I niby to takie cringe'owe, ale jak mamy cztery, to tamtej nocy nie mogłem zmrużyć oka. Był już ranek, obudziłem się i byłem pewny, że to wszystko był sen. Nie myślałem w ogóle, że to mogło być naprawdę, więc po prostu uzło mi. Gdzieś chciałem pójść do sklepu kupić jedzenie, bo byłem pewny, że naprawdę się skończyło je. To potem się dowiedziałem, że to wszystko to nie był inny sen. Szłem na dół i gdy już miałem wychodzić, obróciłem się ostatni raz, bo nie wiem czemu, ale czułem, że byłem obserwowany. Zignorowałem to, więc poszłem do sklepu i bałem się, że ten pan będzie tam. Weszłem, ale nikogo tam nie było. Znowu poczułem, jakby ktoś mnie obserwował. Więc spanikowany poszłem na drogę spojrzeć tak samo jak ostatnio. Czy ktoś tam jest? Ta dziewczyna. Nie było jej. Spojrzałem przez okno u siebie. Gdy spojrzałem, nikogo tak samo nie było. Ale czułem, że coś tutaj nie gra. Pomyślałem chwilę, co mam zrobić. Czy to był sen, czy to nie był sen. Weszłem do swojego domu. Następnie liczyłem, że nikogo nie będzie. Weszłem i wchodziłem po schodach. No, nikogo nie było na klatce schodowej. Było strasznie ciemno. Weszłem do drzwi mojego sąsiada, gdy w tym śnie u niego spałem. I nagle zauważyłem jakieś ślady moich stóp. Zauważyłem, że to nie był sen. Spanikowany weszłem na samą górę mojego domu i drzwi były otwarte. Ta dziewczyna stała w moim łóżku. Ja uciekłem. Byłem pewny, że po mnie, że coś się złego ze mną stanie, że zrobi mi jakąś krzywdę. Uciekłem i ostatni raz spojrzałem się. Widziałem, że tej nocy nie będę już taki sam jak kiedyś.